Pedro Pascal ma ostatnio świetny okres w życiu. Najpierw jego główna rola w Mandalorianie, gdzie wcielił się w przybranego ojca Baby Jody, okazała się być ogromnym sukcesem, a zaraz potem wziął udział w ekranizacji gry The Last of Us od HBO, która w przeciwieństwie do pecetowego portu została bardzo ciepło przyjęta. Pedro jednak jeszcze przed tymi serialami uchodził za dość popularnego aktora, głównie drugoplanowego, ale dopiero ostatnio wkroczył do światowej topki i z tego powodu Aleksy zaproponował, żebym przyjrzał się jego karierze od początku do... miejmy nadzieję, że jeszcze nie końca. Jeszcze zanim zaczniemy, przepraszam za mój głos, najwyżej odsuńcie się te 2 metry od ekranów, żeby się nie zarazić, a tymczasem lecimy z materiałem. José Pedro Balmaceda Pascal urodził się 2 kwietnia 1975 roku. Zaraz. Kto? Cały czas mówimy o Pedro Pascalu, ale w hiszpańskiej tradycji często przyjmuje się podwójne nazwisko. Jedno od ojca, a drugie od matki. Tak więc José Pedro to imiona naszego dzisiejszego bohatera, Balmaceda to nazwisko ojca, a Pascal matki. Kiedy jego kariera dopiero startowała, Pedro postanowił przyjąć nazwisko Balmaceda od swojego ojca, jednak było ono trudne do zapamiętania i wymówienia przez Amerykanów, dlatego ostatecznie zdecydował się przyjąć nazwisko Pedro Pascal. Być może jeszcze ważniejszym czynnikiem, żeby to zrobić, była śmierć jego matki. Kobieta popełniła samobójstwo, kiedy chłopak miał 24 lata w 2000 roku i żeby uhonorować tę, jak sam wspomina, świetną kobietę, bez której nie zdołałby osiągnąć żadnego sukcesu, postanowił przyjąć jej nazwisko. Skoro już jesteśmy przy imieniu Pedro Pascala, to mężczyzna próbował też przyjąć imię Aleksander w nawiązaniu do bohatera filmu Ingmara Bergmana, bo denerwowało go, jak dziwnie Amerykanie patrzyli na kolesia z egzotycznym imieniem Pedro, ale ostatecznie ta zmiana nie przyjęła się. Byłem gotów zrobić absolutnie wszystko, żeby więcej pracować. To oznaczało, że skoro ludzie od castingów czuli zmieszanie na mój widok tylko przez to, że miałem na imię Pedro, to postanowiłem nazywać się inaczej. Ale to nie zadziałało. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do początków jego życia. Jak już wspomniałem, urodził się w 1975 roku w Chile, ale jego rodzice musieli stamtąd uciekać z uwagi na polityczną sytuację, jeszcze zanim Pedro skończył roczek. Oboje jego rodziców walczyło w opozycji do dyktatora rządzącego krajem, a przez to musieli szukać azylu politycznego. Przez ambasadę Wenezueli dotarli do Danii, gdzie mieszkali 10 lat. Później, ze względu na pracę ojca, cała rodzina przeprowadziła się do USA. Dzięki temu Pedro umie płynnie mówić zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku. W Stanach chodził grzecznie do szkoły, jednak był tam dość często szykanowany ze względu na swoje pochodzenie. Pomimo to odnosił spore sukcesy w jego ukochanej dyscyplinie – pływaniu. Postanowił jednak ostatecznie zarzucić to hobby na rzecz nowego zainteresowania – aktorstwa. Duży wpływ na wybór tej pasji miał jego ojciec, który często zabierał rodzinę do kina. Młody Pedro szczególnym uwielbieniem darzył Indianę Jonesa. O jego miłości do tej postaci świadczy fakt, że dwukrotnie złamał sobie rękę, odgrywając rolę tego poszukiwacza skarbów. Z czasem słowa „chciałbym zostać Indianą Jonesem” mógł zamienić na „chciałbym zagrać Indianę Jonesa”. Najpierw skończył szkołę artystyczną, a potem na studia wybrał Nowojorski Uniwersytet Artystyczny na kierunku aktorskim. Warto tutaj wspomnieć o sporym skandalu dotyczącym ojca Pedro Pascala, który miał miejsce w trakcie, kiedy chłopak był jeszcze na studiach. Otóż pan Balmaceda był ginekologiem i w 1995 roku został oskarżony razem ze swoimi kolegami z kliniki o pobieranie komórek jajowych niczego nieświadomym pacjentkom i wszczepianie ich innym pacjentkom bez ich zgody. Do tego został też oskarżony o oszustwa podatkowe. Ojciec uciekł przed oskarżeniami z powrotem do Chile, zabierając ze sobą żonę i 2 córki, wtedy było tam już bezpiecznie, ale w 2021 roku przyznał się do oszustw podatkowych. Co do pobierania komórek jajowych, to nie wiemy, jaka jest prawda, bo wtedy handel tkankami ludzkimi nie był nielegalny. Syn jednak wciąż wierzy w niewinność ojca. Pedro jednak w tamtym czasie kontynuował swoją naukę i pozostawał w Stanach.
Kiedy jego mama umarła, miał za sobą już pierwsze drobne role w filmach krótkometrażowych, ale niestety nie mógł się jej pochwalić debiutem na wielkim ekranie. Zanim ten nastąpił, Pedro podejmował się drobnych ról w serialach telewizyjnych, w teatrze, ale na chwilę wyjechał też do Los Angeles, żeby pracować jako kelner. Szybko jednak wrócił do Nowego Jorku i tam już osiadł na stałe. Jego debiutem filmowym jest nikomu nieznany argentyński film Hermanas, siostry, gdzie zagrał drugoplanową rolę. Od tego czasu odbijał się od mniejszych lub większych planów, głównie telewizyjnych, bez większych przełomów. Ten nastał dopiero w 2014 roku, kiedy nasz bohater doczekał się roli w Grze o Tron. Jak się tam dostał? Otóż poprosił swoją przyjaciółkę, Sarę Paulson, żeby wysłała jego nagranie na casting bezpośrednio do żony showrunnera Gry o Tron. Panie były przyjaciółkami, więc takie polecenie już na starcie dało mu dobrą pozycję w castingu. Tak to nagranie wspomina właśnie showrunner serialu. Zacznijmy od tego, że to było nagranie selfie z iPhone'a, co już było nietypowe. I nie był to nawet jakiś nowy, flagowy iPhone z wymyślnym aparatem. To wyglądało jak gówno, do tego nagrane w pionie. Całość była zupełnie nieprofesjonalna. Za wyjątkiem występu. Ten był intensywny, wiarygodny i po prostu dobry. Pedro został poproszony o ponowne nagranie z kilkoma zmianami i poprawkami reżysera. Tym razem, widząc, że faktycznie ma szansę, postanowił podejść do sprawy nieco poważniej. Zapłaciłem komuś, żeby nagrał przesłuchanie z odpowiednim światłem i dźwiękiem. Kilka tygodni później już byłem w Irlandii, ściskając ręce twórców i producentów z HBO. Myślałem, że przyjechałem tam na kolejne castingi. Nawet po przymiarkach kostiumów i wybraniu kaskaderów wciąż nie rozumiałem do końca, że ta rola już była moja. Kiedy cała wycieczka się zakończyła, zadzwoniłem do mojego agenta i zapytałem: to co, dostałem tę rolę? Pedro zabłysnął w swojej roli i został ciepło przyjęty przez fanów, dzięki czemu nastał przełom w jego karierze. Zaczął być zapraszany do większych produkcji. Mogliśmy go zobaczyć w głównych rolach, m.in. w Netflixowym Narkosie czy w średnio przyjętej Wonder Woman 1984. A jako że TV Film wywodzi się z kanału o grach, muszę też wspomnieć o ważnej roli Pedro w grze Dishonored 2. Dubbingował tam ważną postać Paulo. No i wreszcie przechodzimy do najświeższych sukcesów tego aktora. Jak zdobył on tytułową rolę niańki dla małego Jody w Mandalorianie? Tak naprawdę nie musiał się nawet o to starać. Reżyser wybrał Pascala ze względu na jego atletyczną budowę i seksapil. On wygląda jak klasyczna gwiazda filmowa ze swoim urokiem i sposobem grania. I bardzo poważnie podchodzi do swojego zawodu. Potrafi być czarujący i intensywny. Mandalorian nie jest człowiekiem, który dużo mówi, to część jego uroku. Tak naprawdę to reżyser serialu musiał wykonać sporo gimnastyki, żeby w ogóle przekonać Pascala do zagrania postaci, która przecież przez większość czasu nosi hełm. Generalnie, jak każdy projekt z Gwiezdnych Wojen, również ten owiany był tajemnicą. Pascalowi powiedziano, że weźmie udział po prostu w jakichś Gwiezdnych Wojnach. Zaproszono go do specjalnego pokoju konferencyjnego, gdzie na każdej ścianie namalowane były grafiki zdradzające przebieg fabuły serialu. Wszedłem do tego pokoju i miałem takie: o Boże, o patrzcie, o kurka wodna, cały czas wskazując na różne elementy i zauważając kolejne nawiązania do Gwiezdnych Wojen, z którymi przecież dorastałem. Zgodziłem się na ten serial właśnie przez to wrażenie i sądziłem, że będzie to następny wielki hit. Jednak w trakcie nagrań do Mandaloriana Pascal był już zaangażowany na planie Wonder Woman i w teatrze, dlatego przez prawie cały pierwszy sezon za maską głównego bohatera możemy zobaczyć tylko kaskadera, któremu Pascal dopiero miesiące później użyczył głosu. W kolejnych sezonach Pascal dużo częściej użyczał swojej sylwetki i z czasem również twarzy w tej roli. Tak naprawdę od tego momentu możemy już mówić o Pascalu jako o wielkiej gwieździe i do The Last of Us został on zatrudniony już bez castingu. Ale z tym też wiąże się ciekawa historia. Po pierwsze, to jego siostrzeńcy jednoznacznie przekonali go do wzięcia roli mniej więcej w ten sposób. No a kiedy Pedro rozmawiał z producentami, był w Londynie i zbliżała się już noc.
Tymczasem rano musiał wstać do pracy, dlatego wziął bardzo silną tabletkę nasenną. Dopiero po jej wzięciu dowiedział się, że ma tę rolę, ale jego mózg tego nie zanotował. Rano Pedro obudził się i dopytywał producentów, czy zdobył rolę. So what's up? Did I get the job? What are you talking about? We called you, we told you you got the job. And I was like, oh, I did? And then I forgot that completely. Woke up in the morning, it was all like, oh my god, did I get the job? Rola okazała się być na tyle dużym sukcesem, że Pedro doczekał się własnego materiału na TV Filmy. Gratulujemy. Ja przyznam, że jeszcze nie oglądałem serialu, bo chcę najpierw ograć grę, a że jestem pecetowcem, to muszę poczekać, aż załatają ten nieszczęsny port. Tymczasem wesołego jajka, z mojej strony to wszystko, do zobaczenia wkrótce, cześć!